Cześć, ja jestem Jeski, a to jest Factorio i jestem w bazie i zapomniałem jednej rzeczy ustawić do krawcenia. Tak właśnie się skapnąłem, że nie krawcę żadnych murów, które są mi potrzebne, dlatego tutaj już wrzucam. Gdzie są mury? Halo? Halo? Mury? A przy okazji jeszcze brama byłaby ciekawą rzeczą, ale nie teraz. Dobra, mury mam. Więc tutaj zarzucę kamienne cegły i w ten sposób mury będą się tworzyły. Akurat murów może być więcej. Więc jak widzicie, sam w ekwipunku złapałem mury, wiertnice, tory i inne tego typu rzeczy, ponieważ w tym odcinku pójdziemy zająć się miedzią. Tak zauważyłem, że to jednak będzie dość dobry pomysł. Dość dobry pomysł. Przyda mi się miedź. W końcu bez miedzi, w sumie przez jej braki, nie jestem w stanie tworzyć niczego. Prawie niczego. Więc wypadałoby uzupełnić. Okej, czy jeszcze jest coś, co chcę sobie wziąć ze sobą poza większą ilością murów? Bo wziąłem też lasery dla obrony, będą podstawą. Mam 8 roboportów i tam stworzę dodatkowo sieć roboportów, a roboty konstrukcyjne, które tam zamieszczę, wezmę sobie po drodze. Czy coś jeszcze jest, co muszę wziąć ze sobą? Zdaje się, że chyba nie. Chyba nie. Supy elektryczne właściwie byłyby całkiem niezłym pomysłem. W większej ilości oczywiście. Te supy elektryczne także sobie wezmę. Wezmę także większą ilość torów, więcej semaforów. Tak, semafory i tory to coś, co będzie zużywane w dość dużych ilościach, więc je wezmę. Tutaj widzę działka laserowe. O, tutaj widzę automaty montażowe. Jak miło, że są, że się pojawiły. No to ja im tam tutaj więcej pól. 50 murów. Mury także są w porządku. A żeby mieć co robić, wezmę sobie to i stworzę sobie dodatkowe mury. O! I w ten sposób chyba mogę iść już ta zdecydowanie. Chociaż zestawy naprawcze byłyby też całkiem niezłym pomysłem, gdybym je wziął ze sobą, ale nie wiem gdzie są. Są porozstawiane po dosłownie wszystkich możliwych roboportach, jakie gdziekolwiek się znajdują. A więc ich prędko nie odzyskam. Dobra, to może zostać usunięte. Niedługo będzie więcej miejsca. Ile chcę robotów konstrukcyjnych? Myślę, że dam 50, bo to i tak po walce dopiero się sprawdzają. Tak, zdecydowanie. Będą potrzebne, więc tutaj na pewno. Na pewno jestem pewny, że dobrze robię. Okej, myślę, że mogę stąd znikać. W momencie, kiedy tam usta, właściwie zrobię to od razu. Dzięki temu odzyskam część. Odzyskam część laserów. Tutaj lasery nie będą już aż takie potrzebne. Ok, to mogę usunąć. Znaczy, to mogę wrócić tu. Gdzieś mnie atakują. Mnie zaatakowały i zostały zniszczone. Które gniazdo? Te gniazdo. Pójdę je po drodze zniszczę. Także. Tutaj wstawię lasery i tutaj powinienem dać jeszcze podziemny taśmociąg. Póki może, niech jeszcze to tworzy. Znaczy, niech to jeszcze będzie. Być może się jeszcze przyda. Dobra, w ten sposób. Zadziała? Zadziała. Już działa w końcu. Ok. Rury mi się skończyły, więc nie ma nic więcej. Teraz stawię to tutaj. To zmienię semafory na odpowiednie. I to będzie w ten sposób. I to już tutaj działa. Ok, więc mogę iść do góry. Idę w górę. Zniszczę po drodze tutaj te mrówy, a także skoro już tutaj jestem, one się tutaj same osiedliły, więc wiecie, nie ma domu dla mrów. Nie przyjmuję jako sąsiadów ich, więc niech idą spać. Ok, teraz mogę iść dalej. W górę oczywiście, tak żeby pociąg mnie nie rozjechał. Pociągi lubią mnie rozjeżdżać. To tutaj przestawię. Przestawię typowo dla wyglądu.
Tutaj te gniazdo po drodze, skoro już tutaj jestem, to je zniszczę. Tak, żeby nie atakowało mnie. A jak widać, bardzo szybciutko, w bardzo prosty sposób mogę się go pozbyć. Przy okazji, chyba nie te gniazdo mnie atakowało, bardziej te i te czerwie, ale czerwie to nie problem. Bardziej te gniazdo bym powiedział, że mnie atakowało, więc je też tutaj usunę. I usunięte zostało. Jeszcze tutaj coś widzę. Jestem tutaj. Ja tutaj żyję. Nie toleruję was, więc stąd sobie zmykajcie. I idę zbudować kopalnię. Tamta kopalnia będzie miała naprawdę przechlapane życie. Przechlapane życie. Kopalnia żyje. Żyje własnym życiem, oczywiście. Ale pozycja, no cóż, nie do pozazdroszczenia. Trzeba będzie tam naprawdę doglądać co jakiś czas, żeby wszystko było w porządku. Dlatego mam radary, więc radarem to zrobię. Okej, moje roboporty. Załączyć się proszę. Przy okazji chcę usunąć. No, właściwie w ten sposób nawet. To jest w porządku, a tutaj niech będzie to. I tutaj niech będzie ten usunięty. To jest tak typowo dla wyglądu. Uważam, że tak będzie lepiej. Teraz tak. Najpierw zbuduję tory w tym miejscu. Okej. To tu pasuje. To na środek powinno działać. Powinno działać, ale to też się połączyło tutaj o dziwo. Połączyło się, jest git. Ok, ale na środku też tutaj zostawię to. I z tym mogę iść dalej. Oczywiście moje roboty załatwią całą sprawę, więc niech budują. Tak, te gniazdo mi nie przeszkadza. Te małe gniazdo też mi nie przeszkadza. Właściwie te czerwie w tym miejscu będą mi tylko przeszkadzały. Jakikolwiek inny element będzie mi przeszkadzał? Prawdopodobnie nie, więc do roboty. Siedzę w lesie, buduję tory. Ten pociąg tędy będzie przejeżdżał, będzie naprawdę super wyglądał. I zapomniałem o jednej rzeczy. Mogę wyłączyć. Mogę wyłączyć, dobra. A zrobiłem małą głupotę i nie połączyłem to, ale zapomniałem rozłączyć stacji. Dobra. Wracaj na stację, na którą powinieneś jechać. Na szczęście nie doszło do wyładunku. Mój błąd. Na szczęście już go naprawiłem. A raczej usunąłem tymczasowe zagrożenie z tego, jak to jest i jak to wygląda. Pełna naprawa błędu nastąpi nieco później. Przy okazji te mrówy jednak zniszczę. Nie wszystkie, czerwie zostawię. Ale zniszczę oso bardzo blisko torów, to te niżej też zniszczę. Ciekawe, jak blisko torów morówy mogą się osiąść. Właściwie tutaj były, więc dość blisko. To nieważne. Pytanie takie raczej retoryczne, a raczej bardziej retoryczne niż merytoryczne. Ok, tutaj kolejna część do budowania. Te morówy też sobie zniszczę. A skoro już tutaj będę, to czemu nie? Tak samo torów, jak i semaforów powinno mi wystarczyć. Ok, niech roboty się naładują. Powinienem chyba zrobić więcej tych podręcznych roboportów. Wiecie, te tarcze niby się przydają, ale nie aż tak ze względu na ilość laserów, które posiadam. Więc tak dodatkowa setka robotów, która by pracowała dla mnie, brzmi całkiem nieźle. Brzmi całkiem nieźle. Dobra. O, tutaj niby 50 i ta 50 starczy idealnie, żeby ustawić cały tor, ale nie zostaje mi nic więcej.
Nie zostaje mi nic więcej. Jakim cudem, skoro ja tutaj mam 50 robotów i 50 zawsze tylko wylatuje, to jakim cudem potem wraca więcej, kiedy jestem w bazie? Bo wraca i więcej za każdym razem. No dobra. Tutaj powstało świeże gniazdo. Oczywiście zostanie ono usunięte. W stopniu większym niż mniejszym. Okej, ja chcę, żeby pociąg tutaj się zakręcał. Oto jest pytanie. Właściwie mogę zrobić po prostu rondo zaraz obok i tyle. I to wygląda jak coś najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. Więc wiecie, zarzucę tutaj to. Tutaj to dalej. I tak stąd, zaraz ruch jest lewy stron, więc stąd będzie wjeżdżał, potem będzie sobie wracał i tutaj zawraca, więc zatem zaraz on to od razu odstawię. I to wygląda jak coś, co... Będzie wystarczająco. Tak, raczej tak. Jest jakaś niespójność między tym, co się znajduje tutaj, tymi semaforami, a semaforami na rondzie. To jest coś, co będę musiał poprawić na późniejszy czas. Ok, to usunąć i to usunąć. Część semaforów usuwam, bo nie uznaję ich jest za konieczne. Wiecie, tutaj może być, to jest w porządku, ale tutaj nie jest takie konieczne. Mniejsze szanse, że pociąg się zatrzyma w miejscu, w którym nie powinien. Bo mniej semaforów będzie. Ok, i teraz właściwie mogę zrobić coś takiego. Tutaj damy to. Więc to będzie sobie zakręcać. Czy może powinienem to zrobić obok siebie? Prawdopodobnie tak. Bo to jednak usunę. Nieco zmienię koncepcję. Okej. Okay. I to idzie tu, może być. Nie jest to jakieś najrówniejsze kółeczko, ale wystarczy. Tutaj jeszcze kawałek dalej, jeszcze kawałek dalej. Dobra, teraz działa. I teraz powinienem wstawić tutaj to właściwie nie. Tutaj może być zwykły. I tutaj też zwykły. Tutaj więcej semaforów nie potrzebuję. A jedyna rzecz, której potrzebuję, to on tutaj wjeżdża. Tak, tutaj wjeżdża, tutaj wyjeżdża. No więc przystanek powinien być z drugiej strony. I tu popełniłem błąd. Pewnie ten sam, który jest tu. Zgadza się. Szybka naprawa. Dobra, czy tutaj jest 4? Raz, dwa, trzy, 4 powinno działać. 4, 4, więc teraz poprawić to. I to w ten sposób. Okej, okay, nawet to wygląda. Jedna rzecz. Ten może, tak, damy limit pociągów do jednego. I tutaj zmienimy nazwę na Kopalnia Żelaza, KOPZ. Jako, że tutaj tylko jeden pociąg może jeździć, więc zawsze tylko jeden pociąg tutaj będzie jeździć. Taki niezależnie co to będzie za pociąg. Jednocześnie tutaj, jakbym wstawił kolejne pociągi z żelazem, to wtedy te inne pociągi będą jeździły do tych innych przystanków, jeżeli to będzie ten sam pociąg. Dobra. Potem się zobaczy. Tutaj będzie kopalnia miedzi. Ok. I teraz powinienem tak. Podejść tutaj. Kopiować sobie właściwie całość. Całość. To jest na szybkich podajnikach. A to ciekawe, to jest na szybkich podajnikach. To po co ja robiłem podajniki masowe? Nie mam pojęcia.
Zrobiłem to nie tak, jak powinienem, chociaż to nie tak, że mi to przeszkadza. Po prostu pójdę po podajniki nowe, a roboty zbudują to. A tutaj są podajniki masowe. A widzicie, jednak jedne i drugie podajniki po prostu potrzebuję. Okej. Dobra. Skoro mi brakuje części, to ja tak zarzucę tutaj nieco paliwa. Akurat mam drewno, więc drewno jest w porządku. Czy roboty zrobiły swoje? Zrobiły swoje. Więc ja się przejadę. Jakim cudem? Jakim cudem tu nie ma trasy? A, pomyłka. Teraz ja pojeżdżę pociągiem, ja nim posteruję, ale jakim cudem tam nie ma trasy? Halo? Okej, okay, już wiem, czemu nie ma trasy. To dlatego? Chociaż nie, to powinno działać. Aha, dobra, już wiem, czemu nie ma trasy. Trasa się skończyła i zapomniałem jej robić. Zrobić ją w odpowiednim miejscu. Dobra, teraz już jest trasa? Powinna być. A czy roboty wróciły? Wróciły do mnie. To z menu pociągu muszę. Dobra, teraz działa. W porządku. Mogę zajechać do bazy na szybko. Szybka podróż pociągiem to jest całkiem miłe. Ten pociąg wyciąga 250 km na godzinę. Całkiem nieźle. Ten pociąg wyciąga trochę mniej. Pociąg załadowany zaś wyciąga mniej. Ok, nie wiem, gdzie chciałeś jechać, ale niech będzie. Na razie sobie tu postój. Nie przeszkadzasz. A ja pójdę, wezmę szybkie podajniki, ponieważ ich nie mam. A skoro ich nie mam, to wypadałoby je wziąć. Szybkie podajniki tworzą się tu. 28, trochę mało. Mam 41 podajników masowych, to te podajniki masowe to ja sobie wyrzucę od siebie. Proszę bardzo, a wezmę podajniki szybkie, których oczywiście nie ma. Brakło. Wezmę działka laserowe. To jedno działko laserowe. Czy torów będę potrzebował więcej? Absolutnie nie. Semaforów też nie. Wezmę sobie średnie słupy elektryczne. Tych prawdopodobnie będę potrzebował więcej. Oraz roboportów nie ma. W systemie nie ma, więc tak po prostu nie ma. Mury są tutaj. Je sobie wezmę. Tutaj jest atak dość solidny z tego gniazda. Pójdę je usunę. Gniazda mi nie straszne, a skoro mnie atakują, to ich problem. Bardzo lubią moje zanieczyszczenia. A ja bardzo nie lubię, jak mnie atakują, więc cóż. Mamy konflikt. Dość solidny. I zaraz usunę ten konflikt poprzez usunięcie tych, którzy mnie atakują. A te gniazdo jest nowe, samo powstało, przed momentem. Bardzo szybko budują te gniazda, te robale. Tak ekstremalnie szybko wręcz bym powiedział. I tutaj na górze jest jeszcze jakieś gniazdo, to skoro tutaj jestem, to po drodze je zniszczę. Po drodze. Muszę odejść kawałek, ale mimo wszystko zniszczę. Uznam, że one są po drodze. A co tutaj robiły działka? One były kiedyś zniszczone i dalej się utrzymywały. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Tego się nie spodziewałem, ale okej. Gniazdo zniszczone, więc mogę wracać do bazy. Wracać do bazy, pochwycić to, co potrzebuję. A na pewno nie potrzebuję większej ilości tych działek. Te działka nie są dobre dla mnie.
One będą potrzebne, ale później. Znaczy nie, właściwie to już w ogóle. Mury mam, murów już mi starczy. Wezmę na wszelki. Chciałem szybkie podajniki i dalej ich nie dostałem. Co ty potrzebujesz? Zielonych układów elektronicznych. Oje, dostaniesz. Potrzebuję 4 razy 6, właściwie 24. Mam 20, a to właściwie powinno mi wystarczyć, tak? Powinno. Ale wezmę więcej, gdybym potrzebował ich więcej. Ok, wzięte więcej. Laserów więcej nie dostanę. To jest problematyczne. Jak sobie z tym poradzę? Jeszcze nie wiem. Mur będzie ciasny, tak. Zrobię bardzo ciasny mur, żeby jak najmniej wykorzystać. O, tak gdzie lecą? Aha, już wiem, gdzie lecą. Lecą budować. Więc tak. Nie w ten sposób, tylko w ten sposób. No dobra, leć tutaj. W porządku, może być. Pociąg mi tam zajedzie. Tam skończę budować kopalnię i zrobię mur, przynajmniej taki podstawowy, żeby już był. Zrobię roboty i wstawię te roboty. I potem zostanie tylko ogarnięcie pełnej linii. Właściwie wyładunku muszę. Ładunek muszę zrobić odpowiednio. Dobrze, że stoisz w odpowiednim miejscu. Ja sobie stąd wyjdę. Przy okazji, kolor przystanku powinienem tak zarzucić nieco zielonego. O, w ten sposób. Powinien być ciemniejszy, chyba, jeżeli chodzi o miedź. Coś w ten deseń? Może być? Może być. Dobra, damy ci taki kolor. Damy ci już też to. O, proszę bardzo. Tutaj damy prąd i tutaj zbudujemy. Tak, najpierw usunę te czerwie. Przykro mi, ale już was nie potrzebuję. Przy okazji mogę usunąć tą część. Tak, tą zawrotkę tutaj, więc ten skręt na rondzie. Przy okazji mogę usunąć to i. A to niech zostanie. I teraz tak, gdzie są moje. Gdzieś tam były, nie? Gdzieś tam były w blueprintach. Moje blueprinty i gdzieś powinny być kopalnie. Kopalnia linia 2. To będzie to. I teraz to tu wstawimy. Tak, żeby tutaj się zgadzało długościowo. Okej. I okej. A jeszcze to? To będzie potrzebne, czy nie? Chyba nie. To powinno być w porządku. Teraz niech roboty wszystko zbudują. Bardzo ładnie. Wszystko idealnie. Wszystko poza taśmociągami, oczywiście. Taśmociągi poprowadzę sam, żeby nie było, że nie zrobiłem nic dla tej kopalni. Wiecie, trzeba coś zrobić czasami. Nie można wszystkiego zrzucać na roboty, chociaż właśnie tak robię. Dokładnie tak robię i to mi nie przeszkadza w najmniejszym stopniu. Teraz powinienem zrobić tutaj balanser. Ta bez balansera trochę dziwnie będzie. Tutaj. Tutaj i tutaj. Ok. Teraz to idzie tu. To idzie tu. I balanser zrobiony. Teraz wystarczy, że wrzucę tutaj surowce i podłączę prąd i moja miedź popłynie. Miedź mi popłynie. W porządku. I z chęcią bym to zrobił nawet w tym momencie. Niestety te robale tutaj nie będą stały bezczynnie.
Tak więc, kaput. Umrzeć. Śmierć robalo. Dobra. Ja tutaj widzę. Tak. Tu jest węgiel. To są kolejne robale. Te robale też zlikwiduję. Okej, to gniazdo jest naprawdę duże. Tak, to gniazdo jest naprawdę duże. Mega gniazdo numer 2. Na pewno dobrze zrobiłem, że tu przybyłem. Znaczy gniazda to usunę na pewno. Dużo robali też usunę. Teraz jak tutaj powstanie nowe gniazdo, to już nie będzie takie duże. Bo teraz myśląc nad murem, który chcę postawić, może... Ponieważ można stawiać na dwa sposoby ten mur. Można stawiać tak, żeby był jak najbliższy, żeby jak najmniej laserów wykorzystać, żeby były jak najbardziej zbite, żeby w razie ataku jak najwięcej atakowało. Jednocześnie mur mogę zrobić bardzo szeroko, raczej najszerzej jak tylko mogę. Najlepiej, żeby wręcz na granicy zanieczyszczeń produkowanych przez kopalnię. I to też zdałoby egzamin. Po prostu nie byłoby ataków, a działa chroniłyby tylko po to, żeby mrówy się nigdzie nie osiedlały. To też jest całkiem ciekawą rzeczą, którą można by zrobić. Gniazda duże też usunę, więc... W dzisiejszym dniu śmierć poniosła ogromna ilość mrów. Tak wielka, że aż ciężko zliczyć. No, niezliczona grupa. Pamiętajmy, że cały czas nowe się pojawiają z tych gniazd, które wciąż niszczę. Okej. Dużo czerwi. Wszystkie atakują. Niestrudzenie. Oho. Złapały mnie. Prawie. Okej. Jeszcze kilka tu, kilka tam. I sam środeczek. Okej, całkiem nieźle to idzie. Oczywiście zapomniałem o tym, że ilość mrów, która tutaj jest, także jest ogromna. Okej, to chyba wszystkie. Wszyscy goście na dzisiaj? Nie, jeszcze tutaj jacyś są. Też je kropne. Kropne je. Zrobię to mieć dzisiaj. To odcinek będzie troszkę dłuższy. Okej, te czerwie postaram się zostawić. Same gniazda, same mrówy. W porządku. Zginęły. Jeszcze te gniazda na dole i te jedno duże gniazdo. W sumie to jeszcze sporo mam do roboty. Jeszcze spora ilość gniazd potrzebuje unicestwienia. Anihilacji całkowitej. Ale wiecie. Możliwość po prostu wejścia sobie do gniazda i zniszczenia po prostu jego jest całkiem przyjemna. Tamte mrówy. Kurczę, je zniszczę, ale za moment. Najpierw może ustawię barykadę. Więc tak, zrobimy coś takiego. Coś takiego. Kur, to, że tutaj są tory, trochę mi nie pasuje. Raczej trochę psuje mi cały ogół, ale jakoś sobie z tym poradzimy. I tak, i przy tym od razu działka laserowe niech będą. Ok. Teraz tak, idzie to tu. To tu. Jak skopiuję sobie to w ten sposób. To wszystko będzie dobrze. Dobra, jeszcze raz skopiuję. I wstawię to tu. Może być, dobra. To nawet zadziała.
Tutaj wszystko będzie zbudowane. Budować moje roboty. Budować. Budować. Już prawie. No dobra, to może być tu. W ten sposób. Jest git. To idzie tu. Okej, tam nie ma prądu. Zaraz wszystko podłączę. To idzie tu. To idzie tu i to będzie szło tu. Czy to tu może iść? Nie do końca. Jeszcze jeden kawałek dalej. A posunę się jeszcze jeden kawałek dalej. Będzie trochę szersze, ale to nic. Dobra, tu idą roboty. Tu idą roboty. Budować, budować, budować. Jest prawie zakończone. Zabrakło mi laserów jeszcze, nie? I okej, dobra. W ten sposób mam wszystko. A tylko tutaj laserów brakuje. O, dobra. Teraz będzie działać. Niech to uzupełnią. W porządku, uzupełnione. Teraz przejście dookoła, podłączyć prąd i uzupełnić mury. Uzupełnić mury w tym miejscu. Tutaj podłączyć prąd. Tutaj uzupełnić mury. Jeszcze smocze zęby dorzucić. Zaraz je zrobię. Okej. Może być tak, może być tak. W porządku. Czy to powinno być tu? Tak, powinno to być tu. Dobra. Dobra. Okej. Tutaj mrówy będą wchodzić, ale może nie będzie to akurat dużym problemem. Może to być problem, ale zobaczymy w przyszłości. To idzie tu, to idzie tu. To idzie tu, to tu. Teraz to idzie tu. Roboty sobie dają radę świetnie. A robię to po małym kawałku, żeby to właśnie moje roboty to zrobiły. Okej. Okej. Widzę, że dziś jest atak dość solidny. I znajduje się on tutaj, to ciekawe. Dalej te gniazda w tym miejscu atakują dość solidnie. Dość solidne tego. Będę musiał mój plan, żeby te gniazda usunąć, będzie trzeba wdrożyć w życie. I to zrobię także. Oczywiście dopiero po tym, jak będę miał odpowiednią ilość miedzi, bo wcześniej to będzie problemem. Ponieważ plan zakłada użycia dużej ilości laserów i roboportu. I nie tylko. Ogółem dużej ilości surowców zakłada użycie, więc tutaj muszę być nieco ostrożny pod względem tego, czy jestem w stanie wykonać cały plan. Jestem ciekawy, jak będzie działać. Mam nadzieję, że całkiem dobrze. O, wyglądał całkiem nieźle. Dobra, to idzie tu. A, mieć już się tutaj. Krawci, krawci. I to tu. Świetnie. W ten sposób mam już wystarczające. Mam obronę. Nie wiem, jak będzie działać. Tutaj będzie dużo zanieczyszczeń.
O, właśnie zauważyłem, że w tym miejscu idealnie będzie postawić mur kolejny. W tym miejscu. Ja się przejdę, widzę, że tam zanieczyszczenia już tam oddziałują na te duże gniazdo i ono będzie mnie atakować, więc je od razu zniszczę. Przy okazji chcę sprawdzić, co się znajdować będzie tutaj, po tej czarnej stronie mapy. Jeżeli tam będzie i dalej jeziorko, takie dość konkretne, to ja będę chciał je wykorzystać, ponieważ będzie idealne do tego, by zrobić tutaj mur i odgrodzić się od jednej części mapy, co także bardzo mi pomoże. Oczywiście wszystko na to wszystko jest potrzeba bardzo dużej ilości surowców, miedzi na przykład. Po to, żeby mieć miedź, muszę wykorzystać jeszcze więcej miedzi. Jestem ciekawy, czy ten mur, który zbuduję, będzie bardziej wydajny, czy mniej wydajny. Raczej, czy zużyję więcej miedzi, niż zyskam. No, raczej zyskam na tyle dużo miedzi. Gdzie są moje ryby? Gdzie są moje ryby? Sytuacja podbramkowa. Trochę dużo tych mrów tutaj jest. A przeszedłem się przez sam środek gniazda. To było groźne. Prawie sam się wkopałem w dość solidny kanał. Okej. Idę. Nie gryźcie mniej więcej, już sobie idę. Znaczy, zaraz wrócę dalej niszczyć wasze gniazdo, no ale. Przejście tędy było groźne. Okej, co my tutaj mamy? Pewno mamy duże gniazdo. Czy to akurat jest małe? Goni mnie cały zwierzyniec. Okej, zniszczone. I tutaj jeziorko się kończy. W porządku. Dobrze wiedzieć. Ja te gniazdo tutaj nieco popsuję. Te gniazdo popsuję również te gniazdo. I trochę sporo tych mrów tutaj się znajduje. Okej, stopniowo kolejne gniazda będą ucinane. I teraz ja może wyjdę z tego lasu. Mrówy, które muszą się przez niego przeciskać, będą spowolnione. Ja tymczasem zniszczę jeszcze większą część gniazda. O, w ten sposób właśnie. Dobra. Okej, to również może zostać zniszczone. Ja tędy już sobie przejdę? Chyba tak, albo niekoniecznie. Może niekoniecznie, chociaż okej, ryzykuję teraz. Ryzykuję możliwość zostania zablokowanym. Dobra, odsunę się kawałek. Te mrówy muszą zostać zabite. Trochę ich tutaj za dużo się zrobiło. I leją kwasem na wszystkie strony. Leją dosłownie. Litrami. Hektolitrami. Więcej kwasu. Na szczęście ten kwas aż tak dużo mi nie robi. Ale proszę, gniazdo zniszczone. Okej. Ja sobie stąd tak pójdę. Zobaczmy. Te gniazdo musi też zniknąć. I tutaj faktycznie ten mur tutaj nawet dałoby się wykonać. Ale jednocześnie, no nie, no te gniazdo. Zobaczymy, jaki będzie atak. Ja tam wstawię roboporty. Ja roboporty tutaj muszę wstawić. Takie do naprawy typowo. Jeden będzie tu. Drugi będzie tutaj. To jest taka mini sieć roboportowa specjalnie dla tej kopalni. A, niech będzie tutaj. Wszystko jest zamieszczone w nich. I tutaj wrzucę, o, dwa roboty konstrukcyjne mi padły. Szkoda, szkoda. Ale tak, zestawy naprawcze też. Właściwie nawet w większych ilościach. I tutaj, jako że uważam, że mimo wszystko to się przyda, to dorzucę przynajmniej tutaj w miejscu, w którym w normalnych okolicznościach nie jestem w stanie dorzucić niczego więcej. Czyli tutaj.
tutaj na wejściu. I tutaj. Ok. Dzięki temu ta obrona będzie lepsza. Tutaj potem kolejne lasery także się dostaną w razie potrzeby. Dobra. W takim razie, cóż, pozostaje mi w następnym odcinku tylko pobawić się ze stacjami. Tutaj tymi stacjami, a tymczasem nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Ja sobie przejadę pociągiem tutaj. I jedziemy. Teraz pociąg będzie jechał wolniej, ale jest już git. Mamy kolejną, prawie zabezpieczoną stację wydobywczą. I to mi się podoba. Tam miedź się zbiera, zbiera w pokaźnych ilościach. Wkrótce będę mógł jej użyć. Jak szybko ten pociąg jest w stanie się poruszać? 180, 190, wiele więcej nie wyciągnie. No prawie 200. Na całej długości trasy. A potem nagle hamulec. Ziu, do zera. W porządku, dał radę. Zostawiamy cię na ręczny i ty tutaj stoisz na razie na wjeździe, a potem tutaj wjedziesz na stację i wypakujesz mi miedź. Ale na ten odcinek to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału oczywiście. Zostawienia w górę, jeżeli wam się podobał odcinek. No i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć!